Cześć, siemano, miodowi szaleńcy. Miodowi maniacy. Miodopijcy. I miodofile. Dzisiaj w troszeczkę innych obyczajach przyrody, ale takich niepowtarzalnych. Zdecydowanie miodowych. Dzisiaj degustacja najnowszego miodu pitnego skąd? Z największej miodocytni w wyższych świecie, czyli z Apisu. Także oglądajcie, bo już za chwilę się dowiecie, jak smakuje ten miód. Proszę bardzo. Miód Bro. Bro? Tak, nazywa się Bro. Bro. Chyba nawiązanie do browaru. Browaru. Albo do, wiesz, hej bro, jak się czuję? Może takie, no. Butelka nowoczesna, nie klasyczna butelka PiSu, przezroczysta etykieta. Okej, okay, ale jest tu troszkę taki, jak na mnie jest troszkę, tutaj się za dużo dzieje, ale może gdyby nie było przezroczysta, byłoby ciekawiej. No ale dwa słowa o samym miodzie, prawda? Jest to miód pitny Trójniak z dodatkiem chmielu Citra. Także będziemy doszukiwać tutaj oczywiście takich nut typowych do piw IPA, czyli nut cytrusowych, grejpfruta, takiego raczej takich rzeźkich. Tak, no, tak. Zarówno na nosie, jak i w smaku oczywiście. Może występować też goryczka delikatna, natomiast jeżeli to było chmielenie na zimno, no to, tak, to nie będzie jej pewnie. Nie powinno być. Skład, czyli mamy miód pitny, czyli jedna objętość miodu pszczelego plus dwie objętości wody, jest wyjaśnione, miód sycony, poddany filtracji z dodatkiem chmielu Citra i to wszystko. Jest też bro, łączy w sobie rodzinną tradycję doznań i lubelską pasję do poszukiwania nowych inspiracji. Ma gładki, pełny i substancyjny słodki smak, zrównoważony wyczuwalną nutą cytrusowego chmielu w tle. Doskonały w klasycznym zestawieniu z limonką i kostką lodu, a także w czystej postaci mocno schłodzonym. Dobra. Ja ci pytam, zanim zaczniemy, to mam jedno tylko zastrzeżenie do tej butelki. Nie? Już nie będę się skupiał na etykiecie czy na czymś, tylko chodzi właśnie o kolor butelki. Jest przeźroczyste szkło, a no, w browarnictwie raczej, ponieważ właśnie jest wysypywanie chmielu, chmiele reaguje ze słońcem, także troszeczkę może być ryzykowne zagranie. No ale jeżeli szybko będzie się schodził z półek, no to nie powinien być to tak problem. Trafna uwaga, także. No nic, spróbujemy? Ja, oczywiście. Także korek grzybek, tak? Korek grzybek. Proszę. Dzisiaj szkło też troszkę nietypowe, bo jesteśmy na gościnnych występach, ale myślę, że w zupełności wystarczy i oddaje walory na pewno. Wygląd jest. Słuchajcie, no, jeżeli znacie mnie do PiSu, to wiecie, że tam wygląd to akurat najmniejszy zawsze problem. Nic się nie dzieje, klarowny, czyściutki. Nic się nie dzieje po latach, także są bardzo stabilne te miody. Przejrzysty miód, piękne refleksje światła. Z łzami będziemy mieli problem w tym kieliszku, ale zakładam, że. Co może go pijemy, nie? Tutaj będzie lepiej widać, nie? Ale tak, piękny kolorek, złoto-złocisty. No, słonkowy, tak, zgadza się, słoneczny. Przepiękny. Aromacik? Aromacik. No, i tu już jest to, czego właśnie byśmy się spodziewali. Mhm. Miodzie się będzie Citra, po chmielu Citra. Miód jest też są oczywiście subtelne miody, nuty miodowe. Wiadomo, że jest to miód jakiś, musi być bardzo neutralny, delikatny, bo no, kolor by tam na to wskazywał. Ale przede wszystkim na pierwszym planie wchodzą te nuty cytrusowe, właśnie chmielu Citra. Tak, ale one są bardzo, mimo wszystko są bardzo subtelne, przyjemne. Cytrus w tle, miodowość. Miodu nie jesteś w stanie rozpoznać, jaki to jest, ale nie możesz się pomylić, że to jest jednak. Aromat jest subtelny, ale jest przyjemny. Przyjemny, bardzo przyjemny, kwiatowo, trochę jest tutaj cytrusowo. Zachęca do picia. Tak. No to pijemy. Spróbujmy. Mm.
Pomidor jest niedobrze. Jest słodycz skontrowana bardzo fajną kwasowością, co przez co ten miód jest super pijalny. Jest delikatna goryczka, czy to z alkoholu, prawdopodobnie właśnie z alkoholu, to nie wiem, to jest 13%. No, troszkę mielo tam, nie? Ale komponująca się. Natomiast tak jak na nosie te nuty cytrusowe były dużo bardziej wyraźne, to troszeczkę ich brakuje. Troszeczkę. Myślę, że to podbicie mogło być trochę mocniejsze. A teraz też widzimy, czy ja przynajmniej widzę, że łzy się zaczęły ładnie. Tak, dobrze zbalansowana słodycz z kwasowością. Tutaj ten balansik jest naprawdę jest na idealnym poziomie. Jest trochę cytrusowo. Jest troszkę goryczki na smaku. Kwestia, czy to alkohol, czy chmiel, to już nie jesteśmy w stanie ustalić. Tak mogłoby być, jednak troszkę rzeczywiście więcej cytrusów. Cytrus klasyka, więcej chmielu. Ale też nie przesadzam, myślę, że jego tu brakuje. On może byśmy się mogli go troszkę więcej doszukiwać. Miejmy nadzieję, że z czasem ten chmiel nie zaniknie, bo to też jest z czasem tendencja że aromaty z chmielu mogą znikać z butelce. Także miejmy nadzieję, że uda Wam się zakupić miód jeszcze na tyle, że w takiej świeżej partii. Ale zdecydowanie miód warty wypicia, warty polecenia. I rzeczywiście nawet bez tej sugestii na butelce uważam, że on schłodzony byłby jeszcze... Chciałem powiedzieć, że lato się kończy niestety, ale ten miód naprawdę w sezonie ciepłych dni byłby zdecydowanie faworytem. Tak. Z kosteczką lodu, czy właśnie schłodzony. Naprawdę fajny miód, ciekawa koncepcja. Nie ma za bardzo co się do czego by przyczepić jakoś tam... Tak jak mówimy, może troszkę więcej chmielu by się przydało, ale są to takie subtelne uwagi. Wasze zdrowie. Hej. No, przepraszam ci, kolego.